Osiedlowe sklepiki powoli ustępują miejsca dużym sieciom marketów, których obecnie na rynku jest naprawdę sporo. Żeby zdobyć jak największą liczbę klientów nie wystarczy już tylko posiadać szerokiego asortymentu produktów. Zostrzona konkurencja doprowadziła do wprowadzenia do marketów coraz to nowszych gadżetów czy technologii, które mają ułatwić klientom robienie zakupów. Dlatego też w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 najciekawszych pomysłów i innowacji w supermarketach. A tak w temacie, partnerem dzisiejszej Odcinka jest Blix. Najpopularniejsza w Polsce aplikacja z gazetkami promocyjnymi do Waszych ulubionych sklepów, takich jak Biedronka, Żabka, Rossman i długo by jeszcze wymieniać. Dzięki niej aktualne przeceny, rabaty czy wyprzedaże będziecie mieć na wyciągnięcie ręki. Wszystko na bieżąco aktualizowane z szybką i sprawną wyszukiwarką produktów oraz możliwością tworzenia własnych list zakupów. Aplikacja Blix jest całkowicie darmowa. Zainstalowało ją już ponad milion użytkowników, a w swojej bazie posiada gazetki z kilkudziesięciu Popularnych marketów oraz sklepów branżowych. Link do niej zamieszczam w opisie. Tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10 Wielu właścicieli psów, wychodząc z nimi na spacer, przy okazji zachodzi również do sklepu, co kończy się przywiązaniem zwierzaka do pobliskiej barierki, słupka czy tam drzewa. W wyniku współpracy dwóch skandynawskich firm, Dansk Hundeparkering Parkering i Den for Dogs, powstał produkt, który ma za zadanie umilić czas czworonoga w oczekiwaniu na właściciela. Przed supermarketami w Kopenhadze stanęły tak zwane Shopper Danfor Dogs. Klatki, w których właściciele mogą zostawić swoje psy na czas zakupów, jakby się uprzeć, również swoje dzieci. Budki są oświetlone i klimatyzowane, aby zapewnić zwierzakom jak najlepszy komfort. Dzięki temu i pies, i sam właściciel spędzą czas w mniejszym stresie. Numer 9. To uczucie, kiedy napój, który wyciągasz z lodówki w sklepie, jest jeszcze ciepły, gdyż dopiero co został tam włożony. Naprzeciw tym problemom wychodzi system Free Chilling Service czyli specjalne urządzenie w kształcie wodopoju. Za pomocą którego sami możemy schłodzić nasz ulubiony napój, wkładając go do lodowatej zimnej wody. Urządzenie działa podobno 25 razy szybciej niż zwykła lodówka. To znaczy, że na przykład butelka szampana będzie idealnie schłodzona już po 5 minutach, a nie jak normalnie po 2 godzinach. Numer 8. W supermarketach Kohl's, w dziale z lekami, możemy znaleźć urządzenie, które pomoże nam dobrać odpowiedni produkt na nasze dolegliwości. Na jego ekranie wybieramy objawy choroby, co nas boli, czy produkt ma być dla dorosłych czy dla dzieci, a inteligentny system, bazując na naszych odpowiedziach, wykaże nam wszystkie dostępne w sklepie leki, które mogłyby nam pomóc. Numer 7. Zdarza się, że nasze telefony lądują w basenach, jeziorach, a nawet sedesach, ale znacznie częściej narażone są na styczność z wodą podczas deszczu, który luną na nas na przykład w drodze do marketu. Automaty Drybox, które można znaleźć przy niektórych supermarketach w Stanach Zjednoczonych, załatwiają ten problem. Urządzenie takie w zaledwie 30 minut potrafi w bardzo dokładny sposób wysuszyć nasz telefon, ułatwiając tym samym jego regenerację. Bo wiecie, nie każdy nosi przy sobie torebkę ryżu. Numer 6. Przyznajcie się, ile razy zdarzyło Wam się wejść do sklepu tylko po jedną rzecz, a po przejściu dwóch alejek produkty już nie mieściły Wam się w rękach. W niektórych supermarketach, w głębi sklepu, znajdują się dodatkowe punkty z wózkami ze specjalną dedykacją dla osób, których zakupy nieco wymknęły się spod kontroli i wzięły więcej niż planowały. Nie dość, że rozwiązanie naprawdę ułatwi zakupy wielu klientom. To jeszcze sprawi, że znaczna część z nich zrobi większe zakupy, co na pewno przełoży się na większe przychody sklepu. Tak zwane podwójne zwycięstwo. Numer 5. Kolejny sklepowy gadżet w tym zestawieniu został zaprojektowany przez firmę Studio Dip. Urządzenie rozpoznaje położone na nim produkty spożywcze, a następnie podaje nam propozycje dań, które możemy z nich przyrządzić, wraz z gotowymi przepisami. Inteligentna mata rozpoznaje nawet kilkanaście produktów jednocześnie, w tym warzywa i owoce. Ciekawe tylko, czy gdyby na macie położył się jakiś pijany Janusz, to czy wyskoczyłby worek cebuli, czy może worek ziemniaków. Numer 4. Popularną strategią marketingową sklepów jest umieszczanie przy kasach małych przekąsek, batonów, lodów czy gum do rzucia, czyli tak zwanych produktów impulsowych, na które klientów nachodzi chęć od samego patrzenia w ostatnim momencie. Na sztuczkę te łatwo nabierają się dorośli, a co dopiero dzieci, które nie przepuszczam okazji, aby naciągnąć rodziców na coś jeszcze. Ten supermarket postanowił zagrać fair play i dla wygody swoich klientów, jak również ich portfeli, stworzył kasę, przy której nie znajdują się cukierki, a jedynie baterie czy maszynki do golenia. Kasa jest również świetnym wyjściem nie tylko dla rodziców, ale i osób na diecie, które dzielnie przeszły przez stały supermarket bez spojrzenia ani razu w stronę słodyczy, ale zazwyczaj polegają na ostatniej prostej czekając w długiej kolejce. Numer 3. Dla prawdziwych miłośników grzybobrania, którym do lasu zazwyczaj nie po drodze, w niektórych supermarketach powstały specjalne stoiska, przy których samodzielnie mogą zebrać ulubione grzyby. Nie wiem jak taka sztuczna hodowla wpływa na smak grzybów, ale jeśli taka oferta ma zwiększyć sprzedaż, to jest to zdecydowanie dobra strategia marketingowa. Numer 2. Holenderski supermarket Jumbo Jumbo. W wyjątkowy sposób dba o satysfakcję swoich klientów. W sklepowej toalecie na ścianie wisi nie jedna, ale aż sześć rolek papieru toaletowego, każda od innego producenta. W celu przetestowania produktu i wybrania takiego, który z naszą dupcią najbardziej za pan brat. Chociaż cała akcja wydaje się dziwna, z pewnością wywołała uśmiech na twarzach wielu klientów, którzy zmuszeni byli skorzystać ze sklepowej toalety. Numer 1. Podczas zakupów spożywczych większość osób odrzuca brzydko prezentujące się owoce czy warzywa na rzecz tych najdorodniejszych. Żeby zapobiec marnowaniu jedzenia, pewna mała sieć marketów oferuje takie przejrzałe owoce jako darmowe przekąski dla naszych dzieci. Z kolei inna sieć w ramach akcji Food Rescue – ratowanie jedzenia – oferuje zniekształcone i nieatrakcyjne wizualnie owoce i warzywa po prostu w niższych cenach. OK, tym zniekształconym, jak twarz po całej nocy spania na brzuchu akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, m.in. 10 przykładów, jak producenci żywności nas oszukują. Wpadnijcie też na mój Instagram Życie na Filipinach, do oficjalnego sklepu z koszulkami Planety Faktów, jak również na mój drugi kanał, który prowadzę na YouTubie, Pauli Sausage z animacjami. A jeśli ja z wami żegnam, do usłyszenia już w najbliższym odcinku. Cześć!